Dzisiaj 18 niedziela po Trójcy Świętej, a witam Was hasłem dzisiejszego dnia, które czytamy w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 21 wierszu. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Nauczmy się go. Chcemy się także nauczyć naszego hasła tygodnia. Przeczytajmy go wspólnie. 3, 4. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 Jana 4,21. Czy jest jakieś słowo, którego nie rozumiecie w tym wersecie? Nie. To nauczmy się go. Zaczną dzisiaj dziewczyny. Będziecie mówić pierwszy wyraz, chłopaki drugi i tak w kółko. Wstańcie, żeby było wiadomo, kto mówi, a wy dołączcie do nas. Siadacie, chłopaki. To przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 Jan 4,21. Teraz zaczynają chłopaki i trochę szybciej. Gotowi? Wstajemy, chłopaki. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 Jana 4,21. Oczywiście chodzi o pierwszy list Jana. 4 rozdział, 21 wiersz. Możecie to znaleźć w Biblii. A teraz wszyscy ci, którzy nie lubią koloru niebieskiego, zaczynają. Nie musicie wstawać, ale czytamy szybko. Gotowi? Start! A to przykazanie mamy. No, żwawo! Ale falstart, widzicie. Chłopaki, czytamy to przykazanie dziewczyny, które lubią niebieski, czy chłopaki, którzy lubią niebieski, tak? Ci, którzy nie lubią niebieski, będę czytać z wami. Gotowi? Zaczynamy. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Powtórzmy wszyscy razem. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 Jana 4,21. Mam nadzieję, że udało nam się tego nauczyć. Zasady, zasady, zasady. Po co to komu? Komu szkodzi, że zamienię się z bratem tu czy tam, skoro jesteśmy identyczni? To jest straszne. Zasady. Powiedz mi zasady. Zasady. Coś taki marudny. No to jest bez sensu. Ale co? To, że ty jesteś dobry z polskim i no i ta trudna gramatyka. A ja wolę matematykę. Uwielbiam liczyć, mnożyć, dzielić, rysować te wszystkie trójkąty i w ogóle. I tak sobie myślę. I myślisz, że co? Że ja bym sobie chodził za ciebie na polski, a ty za mnie na matematykę, co? No jasne! Patrz, jak byłoby łatwiej. Mielibyśmy same piątki i szóstki. Aha, i niczego byśmy się nie nauczyli. Poza tym byłoby to, co by nie mówić, chyba złamanie zasad, prawda? Jakich zasad? No właśnie, no wszyscy mówią, wszyscy nauczyciele i wszyscy mówią o tych zasadach. Po co one są? Żeby nam się łatwiej żyło? Wyobrażasz sobie na przykład na ulicy czy w szkole, że nie ma zasad? No tak myślę, że na ulicy to byłoby ciężko, gdyby nie było świateł i znaków. No ale w szkole to byłoby po prostu ekstra. Jakie ekstra? Jakie ekstra? Przecież żadna lekcja nie mogłaby się odbyć. No w sumie to chyba masz rację. A wiesz, w
sumie to tak myślę i nawet na religii pani mówiła, że Pan Bóg dał ludziom zasady. No właśnie. A dlaczego? Po to, żeby łatwiej nam się żyło. Stosując się do zasad, chcielibyśmy też, żeby inni też się ich trzymali, prawda? Przecież chciałbyś, że jak ty się stosujesz do jakichś zasad, żeby ktoś inny grał fair, nie? No w sumie to masz rację, bo na boisku byłoby ciężko, gdyby się nie trzymać zasad. W matematyce też się trzymamy zasad, jak się dodaje, jak się odejmuje. Jakby wszyscy się trzymali zasad, byli grzeczni i w ogóle, to świat byłby idealny. Ojej, i jak byłoby bezpiecznie. No właśnie, wyobrażasz sobie, żeby na przykład w piłce nożnej nie było zasad? Przecież byłoby to prawie tak brutalne jak futbol amerykański czy inne rugby. A tam też są zasady przecież nawet. No, masz rację. To idę się pouczyć tego polskiego. A ja sobie coś policzę. A teksty biblijne, nad którymi dzisiaj chcemy się zastanawiać, to fragmenty, które mówią o przykazaniach. A czy znamy treść przykazań? Pozwólcie, że z małego katechizmu nam przypomnę. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie przykazanie: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Trzecie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte: czci ojca swego i matkę swoją. Piąte: nie zabijaj. Szóste: nie cudzołóż. Siódme: nie kradnij. Ósme: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte: nie pożądaj domu bliźniego swego. I dziesiąte: nie pożądaj ani żony, ani sługi, ani służebnicy, ani bydła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Kochani, jak to jest? Czy łatwo jest przestrzegać tych zasad, które dał nam Pan Bóg? Tak brzmią przykazania, które Mojżesz dostał na górze Synaj. Uczymy się ich według tłumaczenia Marcina Lutra. A wsłuchajmy się także w słowa 5 Księgi Mojżeszowej. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie za trudne ani niedostępne. Nie jest ono na niebiosach, byś mówił, kto wstąpi do nas do niebios, weźmie je dla nas i oznajmi nam, abyśmy je wypełnili. Nie jest ono także za morzem, byś mówił, kto przeprawi się dla nas przez morze, weźmie je i dla nas i oznajmi nam, abyśmy je wypełnili. To słowo bowiem jest blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu, byś je wypełniał. Pan Bóg dał przykazania ludziom. Nie jest tak, że my musimy jeszcze je zdobyć, ale mamy dokładnie, czarno na białym napisane, jak postępować, żeby było nam łatwiej. Przykazania są obecne wśród nas, znamy je, ale nie tylko przykazania, różne zasady. Na drodze, tak jak wspomnieli koledzy, i w szkole są różne zasady. Franek i Janek się zastanawiali, jak je obejść i czy byłoby to słuszne. Ale zasady są po to, żeby było nam łatwiej. I mimo, że czasem tak do tego nie postrzegamy tego tak, to jednak zastanówmy się nad tym, jak by to było, gdyby nie było zasad. Gdyby nie było przykazań. Gdyby nikt nie szanował ani siebie, ani drugiego człowieka. Myślę, że byłoby strasznie. Ale dzisiaj chcemy skupić się, tak jak było w naszym haśle. Te przykazania mamy od Niego. Jeżeli Boga miłujemy, to powinniśmy też miłować siebie nawzajem. Nie są one bardzo wysoko, nie są one bardzo daleko, ale są bardzo blisko. Dzisiejsza technologia sprawia, że jedno kliknięcie w telefonie czy w komputerze i możemy poznać te przykazania. Jeżeli ich jeszcze nie znasz, zachęcam Cię, abyś je poznał, abyś się zastanowił, co one oznaczają. Kiedyś
dawno temu, ale i dzisiaj w narodzie żydowskim ludzie, modląc się do Pana Boga, także właśnie przykazań przestrzegają, chcą przestrzegać pewnych zasad, które dał Pan Bóg. Mają przykazania i słowa symboliczne, fragment Tory w mezuzie, takim pudełku, tutaj jest symbolicznie, w które jest przybite na odrzwiach w ich domu, aby było błogosławieństwem dla tego domu, a także kiedy pobożny Żyd modli się o poranku, zakłada na siebie fragment Pisma Świętego w takim specjalnym pudełku, które nazywa się Felictaria. W niektórych miejscach nazywa się to także tefilin. Szukałam, jak jest poprawnie, ale z tego, co udało mi się znaleźć, to sztuka i historia sprawiły, że te słowa stały się synonimem. A jednak ma to być przypomnienie, przypominacz, żeby zawsze Słowo Boże było w naszym życiu. Nie tylko przykazania, ale całe Słowo Boże. Przykład Jezusa Chrystusa. Były to takie pudełka, często bardzo ładnie ozdabiane na rzemyku, które właśnie były na czole tutaj, żeby nasze myśli kierowały się w stronę Boga, a także na lewym przedramieniu, żeby było blisko serca, kiedy się modlimy. Czy także i Ty, i w myślach, i w sercu nosisz Słowo Boże? Czy jest chociażby krzyż jako symbol Bożego błogosławieństwa w Twoim domu? Zastanów się i poproś rodziców, zachęć rodziców, jeżeli nie ma tego symbolu, aby znalazł się on w Waszym domu i przypominał o tym, że jesteście chrześcijanami. Chciałabym Was zachęcić do tego, abyście tak jak miłujemy Boga, miłowali też wszystkich ludzi, właśnie przez przestrzeganie tych zasad. I uwierzcie mi, nie są one za trudne. Możemy je przejść. Możemy się do nich stosować. I możemy Boga prosić, żeby nam w tym pomagał. I chcę nam wszystkim życzyć, abyśmy właśnie przykazaniami Bożymi żyli. Abyśmy byli dobrzy dla siebie nawzajem. Bo Bóg jest dobry dla nas. I tak jak kochamy Boga, kochajmy ludzi, którzy są wokoło. Czytaj Biblię, módl się codziennie, módl się codziennie, módl się codziennie. Czytaj Biblię, módl się codziennie, jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz. Czytaj Biblię, wzrastać chcesz. Czytaj Biblię, módl się codziennie, módl się codziennie, módl się codziennie. Czytaj Biblię, módl się codziennie, jeśli wzrastać chcesz. Jeśli wzrastać chcesz. Jeśli wzrastać chcesz. Czytaj Biblię, módl się codziennie, jeśli wzrastać chcesz. Chciałabym, abyśmy dzisiaj zrobili tefilin, zwany inaczej filakteriami, taki, który będziemy mogli trzymać fragment Pisma Świętego na naszej dłoni. Wszystko, co nam będzie potrzebne, to materiał, ja użyłam brązowego filcu, nożyczki, gruba igła, nić, może być mulina bądź kanwa, takie właśnie polecam, cienka kartka papieru, jeżeli nie macie, może być zwykła, i długopis lub pióro, żeby było elegancko. Na naszym kawałku papieru piszemy werset nasz przewodnik, którego się uczyliśmy. Kiedy to wykonamy, przecinamy, żeby była jak najmniejsza możliwa kartka. Zabieramy się do wycinania takiego kawałka złożonego
materiału jest to około 10 cm na około 2 cm. Następnie zaokrąglamy brzegi i delikatnie tak w 1/3 nacinamy, ale tylko jedną połowę. Przewlekamy nitkę przez igłę i zaczynamy obszywać. Ja specjalnie wzięłam czarną nitkę, żeby było dobrze widać. Proponuję wbić nitkę, igłę i zahaczyć tutaj. Dzięki temu będziecie mieli tak ładnie zrobione na okrętkę. Zawsze możecie poprosić rodziców o pomoc. I tak robimy z całością. Nie zapominając, aby tutaj zrobić przerwę. Kiedy mamy już całość obszytą, bierzemy naszą kanwę i obcinamy 3 sznurki, takie niecały metr, i łączymy je ze sobą. Przewlekamy przez grubą nitkę. Jeżeli macie kłopot, tak jak ja, żeby przejść przez dziurkę, to polecam użycia cienkiej nitki i zrobić takie oczko, włożyć tą nitkę i wspólnie z tą nitką przeciągnąć tę nasze dużą ilość nitek. I następnie przewlekamy to z boku, tak żeby dołożyć po prostu sznurek. Następnie robimy tak, żeby było na środku i zaczynamy robić warkoczyk. Jeżeli nie umiecie robić warkocza, nie martwcie się, możecie po prostu robić supełki i aż do końca naszej nitki tak robimy. Z drugiej strony powtarzamy, bierzemy znowu podobną długość i robimy warkoczyk lub węzły. Ja na początku robiłam warkocz, a pod koniec nitki robiłam węzły, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w porównaniu. Następnie bierzemy nasz napisany werset, składamy go w harmonijkę i wkładamy do gotowego tefilinu, a następnie zawiązujemy na rękę. Dzięki temu nasz dzisiejszy werset biblijny będzie zawsze z nami. Uważajcie, żeby tego nie zamoczyć i zachęcam, żebyście poprosili rodziców o pomoc w wykonaniu tej pracy. Módlmy się. Kochany Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś i że możemy do Ciebie wołać. Błogosław nas i naszych bliskich. Obdarzaj mądrością, zdrowiem i nadzieją. Dziękujemy Ci za Twoje przykazania i zasady, które pomagają nam żyć. Pomóż nam je przestrzegać i trzymać się tego wszystkiego, co dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy robić. Błogosław nas i wysłuchaj, kiedy jako Twoje dzieci wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzę Wam dobrej, błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Do zobaczenia.